Państwa serdecznie w studiu Akademii Boryna. W dniu dzisiejszym mam przyjemność gościć moich kolegów z koncernu chemicznego FMC, Marka Jackowskiego oraz Marcina Żabowskiego, a także z nami pan doktor habilitowany Zbigniew Jarosz. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie na temat szkodników występujących w truskawce. Witam panów serdecznie w Akademii Boryna. Dzień dobry. Marku, to może kilka słów o FMC. Dzień dobry, dziękuję. FMC Agropolska jest producentem środków ochrony roślin, zarówno w uprawach zarejestrowanych, w uprawach rolniczych, jak i ogrodniczych i sadowniczych. Ta gama jest duża, powiększamy ją sukcesywnie o przede wszystkim insektycydy, między innymi zarejestrowane w uprawie truskawki. Dzisiaj robimy swoje, zaczęliśmy powolutku sezon. Wygląda na to, że wszystko przebiega tak, jak wstępnie planujemy. Mam nadzieję, że dalszy rozwój pogody i tego, co się dzieje na rynku, będzie sprzyjał przede wszystkim producentom. Mam nadzieję, że każdy z nich znajdzie rozwiązanie dla swojej uprawy. To jest rzecz kluczowa dla nas. Myślimy, że strzelimy się naszą ofertą w ich oczekiwania. Dzisiaj spotkaliśmy się głównie, żeby porozmawiać o Państwa środku, który jest wybitnie innowacyjnym środkiem pod paroma względami, o czym zaraz powiemy, o Verimarku. I tutaj poproszę Marcina, który jest szefem całego działu insektycydów. Co to jest Verimark? Jak się go stosuje? Jakie on ma zalety? Verimark to już czwarty czy piąty rok produktu na rynku. Bardzo znana technologia stosowania zaprawiania sadzonek w roślinach kapustnych. Właściwie to już jest standard i wielu producentów nie wyobraża sobie produkcji. Natomiast dzisiaj, ponieważ jest to unikalna substancja Cyazypyr, na której mamy także inne produkty, Benevia i Exirel, ale dzisiaj mówimy o Verimarku. No, Cyazypyr jest na tyle ciekawą substancją, że chcemy, żeby ten Verimark, który jest produktem systemicznym do możliwości podawania go również przez systemy fertygacji w truskawce, no, chcemy zobaczyć, jakie efekty i co może pomóc polskiemu producentowi truskawki. A wiemy, że te zagrożenia zaczęły narastać, jest coraz mniej produktów i stąd nasza propozycja do tego rynku. Generalnie to, że właśnie jest innowacyjny, to jest fakt, że możemy go podawać jako jedyny środek chemiczny poprzez fertygację, jeżeli chodzi o truskawkę. Tak, mamy taką rejestrację, jest to produkt dokładnie do tego, żeby dać fundament do całego sezonu, wyprzedzając oczywiście pewne problemy szkodników, które występują w trakcie sezonu. A dlaczego? Dlatego, że ten produkt jest, tak jak mówię, podawany przez system korzeniowy, daje roślinie systemiczne zabezpieczenie. Dobrze, to jeszcze powiedzmy bardzo istotną rzecz, na co działa Verimark? Aktualnie produkt jest zarejestrowany na kwieciaka malinowca, który w niektórych regionach wiemy, że jest bardzo dużym zagrożeniem i występuje właściwie od początku sezonu aż do końca, powodując duże uszkodzenia i duże problemy. To wiemy, natomiast jako substancja Cyazypyr wiemy, że działa i na szkodniki gryzące, i na szkodniki ssące. Więc potencjalnie dodatkowe działanie preparatu na inne szkodniki ograniczające jest dla nas całkiem nowym wyzwaniem i to staramy się sprawdzać w badaniach. No właśnie i dlatego dzisiaj z nami gości również Zbyszek, który nad Verimarkiem prowadził badania i cały czas prowadzi i tutaj prosimy zabrać głos i opowiedzieć, jak te badania wypadają i co nam ciekawego wnoszą. Szanowni Państwo, dlatego tworząc technologię przyszłości uprawy, stara się wybierać te najlepsze produkty z rynku, najbardziej innowacyjne, najbardziej przyszłościowe. Wzięliśmy na warsztat, kolokwialnie mówiąc, produkt Verimark właśnie ze względu na to innowacyjną możliwość podawania go wraz z fertygacją. To jest bardzo wygodne dla plantatorów, jak i na informację, że substancja Cyazypyr ma wydłużone działanie krążka roślinie i ma wydłużone działanie na szkodniki. Testowaliśmy produkt Verimark w kilku lokalizacjach: Lubelszczyzna, rejon Czerwińska nad Wisłą, Kaszuby, Wielkopolska. Co na dzień dzisiejszy możemy o tym produkcie powiedzieć? Rzeczywiście potwierdziliśmy, że ta wydłużona działanie na szkodniki jest. Tego kwieciaka produkt jest w stanie 2,5 do 3 tygodni utrzymać w ryzach, jeżeli chodzi o plantację truskawki.
Ale wiadomo, zawsze staramy się poszukiwać również innych niuansów. Jeżeli tutaj koledzy z firmy FMC powiedzieli na początku, że potencjalnie działa na szkodniki ssące i gryzące, no to przyglądamy się, czy na przykład w ciornastki jest w stanie unicestwić ta substancja aktywna. Powiem Państwu tak, do tej pory tam, gdzie był stosowany Verimark, nie zaobserwowaliśmy w ciornastkach, ale nie mogę ze stuprocentową pewnością odpowiedzieć, czy to jest kwestia niesezonowa. Tak? To wymaga jeszcze potwierdzenia w doświadczeniach ścisłych, tak, w kilku lokalizacjach, żebyśmy z całą pewnością to powiedzieli. Ale jest jeszcze jedna rzecz, gdzie się bardzo mocno przyglądamy temu zagadnieniu, a mianowicie wpływ substancji cyazypyr na szkodniki glebowe. Larwy pędraka, larwy opuchlaka. Również tutaj mogę powiedzieć taką zależność, że tam, gdzie testowaliśmy Verimark, gdzie był podany bardzo precyzyjnie według naszych rekomendacji, tam tych szkodników nie stwierdziliśmy, chociaż wcześniej był. My ten temat będziemy kontynuować, te badania w bieżącym sezonie. Jako, że to jest cyazypyr substancją systemiczną, byłoby logiczne, że również działa pod kątem tego szkodnika. Musimy to po prostu w ścisłych badaniach potwierdzić, oczywiście pod kątem przyszłościowym rozszerzenia etykiety. Tak? Na razie to są badania i na razie to są testy wegetacji. Ale obiecujące, coś ma na rzecz. Dobrze, to może powiedzmy jeszcze w takim razie, jak stosować Verimark, żeby był skuteczny. Kiedy jest ten właściwy moment, żeby go podać, żeby właśnie działał przez te 2-3 tygodnie i trzymał w ryzach kwieciaków? Czyli drodzy Państwo, to jest dosyć drogi produkt, to z góry sobie powiedzmy, więc musimy go stosować idealnie. A idealnie, to mówimy wcześniej, tak, żeby on stał się systemiczny. Tutaj warzywa od razu mówię, to jest 3 dni. W przypadku truskawki podejrzewam, że minimum 7 dni przed naprawdę wystąpieniem intensywnego szkodnika. Natomiast oczywiście musimy mówić o tej możliwości stosowania też pod osłonami, co jest dosyć ciekawa rzecz. Ja powiem z punktu widzenia technologicznego. 375 ml produktu na hektar. Podajemy przez dozownik, staramy się podawać z taką dawką wody, żeby był podany równomiernie. Oczywiście, jeżeli trzeba, wstępnie go rozcieńczamy. Natomiast co do technicznego punktu widzenia, ja bym proponował Verimark zastosować wczesnym rankiem, cyklem pierwszym z papilacją, wtedy kiedy aparaty szparkowe są otwarte, wtedy kiedy transpiracja jest w pełni rozpędzona. Chodzi o to, żeby ta pompa ssąca jak najszybciej zadziałała, żeby on jak najszybciej znalazł się w roślinie. Tutaj Maciej powiedział taki bardzo bezpieczny ten termin 7 dni. Być może ten produkt, ta substancja znajdzie się wcześniej nawet w roślinie, zacznie krążyć, ale weźmy taki z takim wyprzedzeniem. Szanowni Państwo, trzeba zwrócić jedną jeszcze uwagę dosyć ważną. Jeżeli linia fertygacyjna leży pod systemem korzeniowym, to jest idealna sytuacja do podawania Verimarku. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że jest między rzędami, to ja bym powiedział nawet na dzień dzisiejszy, chyba nie będziemy zalecać, ponieważ 20-30 cm od systemu korzeniowego to już jest za daleko, żeby cała substancja mogła trafić, a nie chodzi o to, żeby trafiła tam w 10-20%, bo to byłaby tylko strata finansowa. I w związku z tym, co tutaj Maciej powiedział, należy również zwrócić uwagę na bardzo precyzyjne dobranie dawki wody na hektar. Dawkę wody ustalamy tak, żeby w maksymalnie największym stopniu ten produkt, trafiając w rizosferę, został w tej rizosferze, żeby nie spowodować przepłukania, żeby nie spowodować na przykład, że on dojdzie tylko do części roślin. Po prostu tą dawkę uzależniamy od rodzaju gleby, czy to są gleby lekkie, czy średnie, czy ciężkie i od aktualnej wilgotności. Oczywiście, kochani, ja wiem, że to nie jest łatwe, ale my jesteśmy tutaj po to, zarówno ja, jak i tu koledzy z FMC, żeby takie rzeczy doprecyzować. Starajmy się lepiej zadzwonić dwa razy, zapytać, niż stracić ten produkt. Pamiętajmy, że stosujemy go 375 ml na hektar, czyli bardzo mało. Bardzo mało. Ja jeszcze tylko podkreślę i to chyba warto powiedzieć. Standardowo z naszej wiedzy warzywniczej odpalamy nawadnianie w 1/3. Po tym 1/3 ilości wody dajemy produkt, a później wypłukujemy całą instalację, żeby ten produkt w 100% trafił w pole
dokładnie pod korzec. Dobrze, to ja mam jeszcze jedno pytanie. A czy jeżeli ktoś nie ma fertygacji, to też ten produkt może podawać? Tu jest pytanie o technologię. Ta technologia się może sprowadzać do przysłowiowego plecaczka, zbiornika i rury. Cały czas powtórzyć mogę tylko jedną rzecz. Produkt musi trafić słownie w bryłę korzeniową. Jak kto poda, to w zależności od możliwości technicznych jest 1000 pomysłów. 375 ml substancji na hektar. Przemyślcie to Państwo, bo to już wymaga bardzo precyzyjnego stosowania. Ja bym był tutaj za takim rozwiązaniem, że jeżeli ktoś nie dysponuje precyzyjnym systemem fertygacji, żeby się miał po prostu w penerie, tak? Produkt dedykowany do oprysku na filosferę, tak? Wtedy roślina to ładnie wchłania i on również działa. Natomiast tutaj moim zdaniem to jest za duże ryzyko strat. Nie uda nam się technicznie zaaplikować tego produktu idealnie w ryzosferę, żeby bez precyzyjnego systemu fertygacji to. No więc właśnie, bo w sumie nie spotkaliśmy się, żeby tylko o Verimarku mówić, to może jeszcze kilka słów właśnie panowie powiedzcie na temat innych produktów, które można zastosować w truskawce. Benevia, tak? To jest... A więc jezyper, czyli znowu wracam do substancji, strasznie trudna nazwa, cyjanotrendinkrol, ale udało się. Trzy produkty, czyli Verimark do stosowania typowo przez korzeń systemicznie, później Benevia i inna formulacja 100 OD do stosowania nalistnego i niestety nie będziemy tutaj mieli efektu, że to zejdzie do korzenia, jest typowo nalistny. Pamiętajmy o oleju roślinnym, bo to warto dodać, to jest nawet 20% zwiększamy sobie efektywność produktu. No i ostatni produkt Exilo wprowadzany typowo w rośliny sadownicze, czyli tutaj mówimy głównie czereśnia, wiśnia pod kątem drosofilii, nasionnicy, ale dlaczego by nie spróbować w sadownictwie na różne problemy tam występujące jako nowa substancja. No dobrze, to już wiemy jakie mamy portfolio produktów koncernu FMC. Badania nad Verimarkiem, z tego co panowie mówicie, są bardzo obiecujące i myślę, że to państwa powinno zachęcić do korzystania z tego produktu i chociażby innowacyjność podawania. Ja zachęcam Państwa również do zapisania się do projektu Boryna News. To jest projekt, który działa w trochę innym okresie niż Akademia, bo Akademia działa na jesieni i zimą. Natomiast Boryna News to jest podczas sezonu krótkie komunikaty o występujących między innymi zagrożeniach oraz możliwości rozwiązania tego problemu, czyli właśnie między innymi, jeżeli przyjdzie czas na podanie środku Verimark, żeby walczyć we właściwy sposób z zagrożeniem kwieciaka, to Państwo takiego SMS-a od nas otrzymacie. To jest na stronie boryna.eu, borynaplant.pl. To jest jedna i ta sama strona. Zapraszam do rejestracji. Będziemy informować na bieżąco, jak można sobie z tym problemem radzić w momencie, kiedy już ten problem powstanie. A ja Państwa zachęcam również do zapoznania się z materiałem na naszej stronie internetowej o Verimarku. Jeżeli macie jeszcze jakieś Państwo wątpliwości, to możecie pisać do mnie lub do kolegów z FMC. Serdecznie Panu dziękuję za piękny wykład. Myślę, że bardzo pożyteczny i do zobaczenia w następnym nagraniu. Dziękujemy.